Jak zareagowałeś, gdy produkcja zaproponowała ci taniec z mężczyzną? Zap zareagowałem bardzo pozytywnie, ponieważ w, w Anglii, w Londynie, tam gdzie mieszkam, już współpracowałem z, z, z takim programem i z taką formą i pomagałem choreografować, choreografować. Pomagałem w choreografii em, takiej męsko-męskiej pary w BBC. Okej, okay, ale jednak mam wrażenie, że Londyn być może jest nieco bardziej otwartym społeczeństwem, aniżeli Polska. Wiesz, na pewno obawiałem się takich reperkusji społecznych, co to będzie, jak odbierze to moja rodzina i tak dalej, ale tak naprawdę wychodząc z takiego profesjonalnego punktu widzenia, uważam, że taniec to dopełnienie z muzyką dwóch ciał. I nie powinno mieć znaczenia, czy to tańczą dwie kobiety razem, czy dwóch mężczyzn. Ciało ludzkie jest najpiękniejszym przedmiotem, jak i podmiotem sztuki, więc możemy to pięknie przedstawić w tańcu.